Do nietypowej sytuacji doszło w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Radni nie udzielili prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok, kiedy to władzę sprawował Dariusz Bożek. O nieudzielenie absolutorium prezydentowi Tarnobrzega wnioskowała Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Tak argumentował to postanowienie jej przewodniczący, radny Robert Niedbałowski. Pan prezydent poprzedniej kadencji nie umiał zarządzać lub nie umiał nadzorować swoim urzędem. Przez to doprowadzał do tego, że były nieściągane należności dla miasta i były uszczuplane przychody do miasta na przykład. Nie? Innym tematem jest bardzo niski poziom wykonania inwestycji, około 71,9%. To są tylko niektóre rzeczy, które powodują to, że komisja rewizyjna zagłosowała za nieudzieleniem absolutorium dla pana prezydenta. Za udzieleniem absolutorium ostatecznie zagłosowało 4 radnych. 4 było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. Myślę, że finanse, które zostawił pan prezydent Dariusz Bożek, oczywiście też nie są takie, jakie byłyby oczekiwane i te, które by dawały większe możliwości rozwojowe miasta. I tu jest największy problem, bo z jednej strony wzrost zadłużenia miasta, a z drugiej strony też wpływy, jakie ma miasto, są też małe i to powoduje, że środków własnych na realizację inwestycji po prostu miasto nie ma. Dariusz Bożek, którego zarządzanie miastem zostało w trakcie sesji poddane ostrej krytyce, tak skomentował całą sprawę. To, co się w tej chwili dzieje, to jest czysta, żywa polityka. Krótko mówiąc, układ PiS, Platforma Obywatelska w Tarnobrzegu jest przy władzy i na pewno niezależnego z tamtego rozdania prezydenta nie potraktują łaskawie. W trakcie sesji radni głosowali także nad udzieleniem wotum zaufania prezydentowi. 2 z nich było za, 4 przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. Uchwałę o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi miasta pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa.